Piona. To moje Hot 16 Challenge. Ludzie, zacznijcie wpłacać pieniądze na jakieś normalne, sensowne rzeczy, a nie jakieś debilowate drydy małe, których nie ma. Bo to, co się dzieje, to jest w ogóle cyrk. Dlatego zachęcam gorąco do wpłat na gorzowskie schronisko. Link znajdziecie poniżej. Pozdro. Lecimy z tym. Nominuję Jankę Sej, więc wjeżdżam na teren. Pierdolę COVID-19, 5G i szczepienie. Bez maski na twarzy, bez tej chorej jazdy. Jak całe społeczeństwo kłaniające się nisko władzy. Tej bandzie Szumowi, z Szumowskim na czele. Typowi co ćwiczy z cieniem, puszczając 2 miliardy. Celebrując sutanie niedzielę, spoc już tam esklerem. Kurwa, dolej kwit Hołowni, zostanie go bohaterem. Jak diety pudełkowe, pizzerie reklamujące się w wielce trudnym okresie. W tą straszną pandemię, jak Lewandowski 200 koła na gorzowski szpital. Dane tylko pytam na co. Wszystko jest pozamykane. Oddziały, poradnie, lekarze nie przyjmują. Konsultacje masz online, one was srogo kosztują. Jesteśmy w czarnej dupie, ogólnie tak to wygląda. Najgorsze, że co niektórzy zaczęli się w niej urządzać. Poszło na raz. Dzięki jeszcze raz. Jeżeli byłbym poprawnym politycznie, zdebilowaciałym i idącym w nurt aktualnego rapu, kurde, zjebem, to musiałbym nominować chyba, nie wiem, mamę Maty, dziadka BDS-a, jedynego słusznego prezydenta, jaki jest w tym kraju, nadający się do tego burdelu, Krzysztofa Kononowicza. A tak na poważnie, Sumo, Lato, Leon i Maluch. Czekam na ciebie, Piona.